Babia Góra, Góra Zachwytów. Południe Polski, Beskid Żywiecki. To tu, na granicy Polski i Słowacji, wznosi się masyw Babiej Góry. Babia Góra zachwyca unikatowym krajobrazem. Z morzem lasów zwieńczonych wzniesieniami, z najwyższym, wznoszącym się na 1725 metrów nad poziom morza, wierzchołkiem zwanym Diablakiem. Jest najwyżej położonym pasmem górskim w Beskidach Zachodnich. Szczyt masywu z daleka góruje i przyciąga wzrok. Północne zbocza, poznaczone żlebami i rumowiskami skalnymi, opadają stromo w dół. Południowe natomiast są bardziej wypłaszczone . Spoglądając na Babią Górę, nie trudno zrozumieć, dlaczego okoliczni mieszkańcy nazywają tę górę Królową Beskidów, a jej szczyt zalicza się do korony gór Polski. Babia Góra nosi też miano Matki Niepogód lub Kapryśnicy. Rzeczywiście, warunki pogodowe potrafią zmienić się tutaj niemal w mgnieniu oka. Krajobraz, jaki roztacza się ze szczytu, urzeka swoją malowniczością, wyjątkowością i majestatem. Przyroda Babiej Góry, wyniosłej Królowej Beskidów, jest objęta ochroną w formie Parku Narodowego. Utworzono go tu w celu zachowania niezwykłych walorów przyrodniczych i krajobrazowych przed 70 laty. Ludzie w górach czują wolność i zachwyt. I tak jest również z Babią Górą. Różnie ją nazywają. Królowa Niepogód, Kapryśnica, ale przede wszystkim to góra, która pozwala nam wędrować przez wszystkie piętra roślinności i doświadczać natury wszystkimi zmysłami. Gdy wędrujemy, czujemy szum lasu, śpiew ptaków, możemy posmakować źródlanej wody i wreszcie, gdy zdobywamy szczyt, poczuć wiatr we włosach i poczuć przestrzeń, która nas otacza. Ta niezwykła góra jest pełna zachwytów. Babiogórski Park Narodowy to prawdziwa ostoja natury. Ostoja, której bogactwo zostało uznane nie tylko w skali krajowej, ale także międzynarodowej, europejskiej jako element sieci obszarów Natura 2000, czy nawet światowej jako jeden z rezerwatów biosfery. Ogromne zróżnicowanie biologiczne tego obszaru, wyrażone przez całe tysiące gatunków grzybów, roślin i zwierząt, i niezwykłą mozaikę ekosystemów, wymaga od nas niezwykłej troski i specjalnego traktowania.
na straży Babiogórskiego Parku Narodowego i odwiecznych praw natury na terenie Babiej Góry stoi ponad 40 pracowników parku. Te wszystkie niezwykłości świata Babiej Góry, objęte najwyższą formą ochrony przyrody, jaką jest Park Narodowy, można i należy z nich korzystać, ale trzeba to robić mądrze. Temu służą działania edukacyjne realizowane przez Babiogórski Park Narodowy, które realizują edukatorzy i kierują je do dzieci, do dorosłych, do niepełnosprawnych osób, ponieważ nie każdy może wyjść na szczyt Babiej Góry, ale wędrując po ścieżkach edukacyjnych, wędrując po ogrodzie zmysłów, możemy poznawać Babią Górę, możemy uczyć się uważności i czułości wobec tej niezwykłej natury. W logotypie parku znalazł się widniejący na tle masywu Babiej Góry okrzyn jeleni. Jest to wyjątkowo rzadka roślina, okazała, bo prawie dwumetrowa, rosnąca tu w trudno dostępnych miejscach, z dala od szlaków turystycznych. Górski klimat Babiej Góry jest wymagający i specyficzny. Dostosowała się do niego roślinność masywu i ułożyła w wyraźne piętra. W reklu dolnym głównymi gatunkami drzew są świerk, buk i jodła. Im wyżej, tym więcej świerka w związku z jego znacznie większą odpornością na trudne warunki klimatyczne i mniejsze wymagania siedliskowe. W reglu górnym gatunków roślin jest znacznie mniej. Prym wiodą tu świerki, osiągające często 30 metrów wysokości i 80 centymetrów średnicy. Towarzyszą im czasami jawory, a wyżej jarzębiny. Warstwę krzewów tworzą gdzieniegdzie róża alpejska i porzeczka skalna, a w runie leśnym pojawiają się borówka i pióropusze paproci. Na śródleśnych halach spotyka się goryczki i dziurawce oraz łany szczawiu alpejskiego. Od tych ostatnich wzięły nazwę polany, na przykład markowe szczawiny. Wraz ze wzrostem wysokości surowsze stają się warunki klimatyczne. Wyraźnie rysuje się tak zwana górna granica lasu, powyżej której lasy nie są w stanie się utrzymać. Zastępują je kępy świerków oraz gęste zarośla kosówki, tworzące piętro kosodrzewiny. Kosodrzewina nie sięga kopuły szczytowej. Tam ustępuje miejsca niższej roślinności, budującej piętro alpejskie zwane też halnym. W tej strefie występują już tylko gołoboża z murawami wysokogórskimi. Tworzą je niskie, zbite darnie traw i nieliczne rośliny zielne, kwitnące w spękaniach skał pośród mozaiki różnobarwnych porostów naskalnych. Na początku lata wzrok przyciągają tu białe kwiaty sasanki alpejskiej i zawilca narcyzowego oraz żółte jastrzębca alpejskiego, fioletowe kielichy dzwonka wąskolistnego,
i goryczki kropkowanej. Wśród bloków skalnych zauważyć można rogownicę alpejską. Niepozorną roślinkę, latem ozdobioną białymi kwiatami. Jej jedyne stanowiska w Polsce znajdują się właśnie na Babiej Górze. Z grzbietu Babiej Góry roztacza się widok zapierający dech w piersiach. Wody spływające z północnych stoków masywu trafiają do Bałtyku. A te z południowych do Morza Czarnego. Lasy pokrywają ponad 80% powierzchni parku. Znaczną ich część stanowią bory świerkowe oraz buczyna karpacka i lasy bukowo-jodłowe. W lasach rosnących tu od wieków, niemal bez ingerencji człowieka, działania parku ograniczają się do podtrzymywania i zachowania naturalnych procesów. Jesteśmy w Kniei Czatorzańskiej. Ta nazwa to nazwa jednego z fragmentów Babiogórskiego Parku Narodowego. Fragmentu, który od 70 lat jest objęty tak zwaną ochroną ścisłą. Stworzenie takich warunków, w którym natura rządzi lasem, powoduje, że taki las jest zdecydowanie bogatszy w rozmaite formy życia, w rozmaite gatunki, niż jakikolwiek inny las kształtowany ręką człowieka. Bardzo ważny jest taki las dla rozwoju nauk biologicznych, nauk przyrodniczych. Nie wszystkie fragmenty lasów w granicach parku charakteryzują się wysokim stopniem naturalności. Szczególnie dotyczy to lasów Regla Dolnego, które, nim znalazły się w granicach parku, były eksploatowane gospodarczo przez człowieka. Do dziś noszą to piętno i są znacznie mniej odporne niż lasy naturalne na gwałtowne zmiany wywołane czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi. Huragany i wichury są jednym ze stałych naturalnych czynników kształtujących górskie ekosystemy leśne. Powalone w ich wyniku drzewa pozostają w ich naturalnym środowisku, pełniąc wiele funkcji i będąc cennym elementem obiegu materii w przyrodzie. Nie tylko wiatry zmieniają ekosystemy leśne. Na ich wygląd i funkcjonowanie wpływają także grzyby i owady. Zamieranie świerczyn wywołane jest głównie przez korniki. Występowanie tych niewielkich owadów w lesie jest zjawiskiem normalnym. Przy sprzyjających dla nich warunkach klimatycznych i środowiskowych niekiedy bywa ich bardzo dużo. Stąd też prowadzi się tu, za pomocą pułapek feromonowych, stały monitoring rozwoju tych i innych owadów.
Suche i obumarłe, lecz wciąż stojące świerki stwarzają dogodne warunki występowania dla rzadkiego w skali Europy dzięcioła trójpalczastego, który żywi się głównie larwami korników. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego spotkać można również dzięcioła białogrzbietego, równie rzadkiego co trójpalczasty i równie silnie związanego z obecnością martwych drzew. W starych, dziuplastych, często już obumarłych drzewach chętnie gniazdują sowy. Gnieżdżą się tu puszczyk uralski, sowa włochatka oraz najmniejsza, zaledwie wielkości szpaka, suweczka. Ochroną ścisłą objęte są fragmenty lasów dolnoreglowych. Do najpiękniejszych, a tym samym i do najcenniejszych, należy Knieja Czatorzańska pod Czarną Halą, gdzie niepodzielnie panują potężne buki i jodły. Ich wiek sięga tu nawet 300 lat. Rzadko spotykaną gdzie indziej ozdobą kniei są stare, okazałe jawory. W obszarach objętych ochroną ścisłą, położonych w wyższych piętrach Regla Górnego, Kosodrzewiny i Alpejskim, poza ciągami szlaków turystycznych nie są wykonywane żadne zabiegi, które ingerowałyby w ekosystemy. Prowadzone są tu jedynie badania naukowe i monitorowany jest przebieg naturalnych procesów przyrodniczych. Owo bogactwo przyrodnicze lasu Babiogórskiego, tej Kniei Czatorzańskiej, ale nie tylko, jest ważne, jak już powiedziałem, dla wielu gatunków roślin, zwierząt, ale tych takich spektakularnych, niedźwiedzia, rysia, wilka, dużych ptaków, dzięciołów, sów. One wybierają tutaj dla siebie miejsca, mają tutaj nie tylko spokój, ale mają też możliwość zdobycia pokarmu, mają możliwość ukrycia się, wychowania młodych. Jest dużo lepsze warunki niż gdziekolwiek indziej. Sieć szlaków turystycznych w masywie Babiej Góry prowadzi przez różne układy przyrodnicze. Organizuje ona ruch turystyczny w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić chętnym podziwianie przyrody, a z drugiej jej nie szkodzić. Dużym wyzwaniem dla pracowników parku jest także utrzymanie szlaków w czystości, także sanitarnej. Dotyczy to przede wszystkim piętra Kosodrzewiny i kopuły szczytowej. Ślady ludzkiej bytności muszą być systematycznie i bardzo często sprzątane. Przyrodę Babiogórskiego Parku Narodowego budują różne ekosystemy. Te, które zachowały się bardzo dobrze i te, które wymagają niewielkiego wsparcia w naturalne procesy, które tam zachodzą. To wsparcie polega na przykład na usuwaniu niepożądanych gatunków, podsadzaniu drzew albo pielęgnacji już powstałego odnowienia, czy to tego bukowego, czy jodłowego. Na terenie śródleśnych polan i hal, stanowiących pozostałość po gospodarce pasterskiej, prowadzi się inne zabiegi. Ich celem jest zapobieganie sukcesji wtórnej. Tak przyrodnicy nazywają proces zarastania terenów otwartych.
celu zachowania terenów otwartych prowadzi na nich okresowe koszenia i odkrzaczania, a także wypas owiec. Jednym z ważnych zadań realizowanych przez park jest prowadzenie edukacji przyrodniczej. Nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale i coraz większej rzeszy turystów. Odwiedzających masyw Babiej Góry organizowane są zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych czy w Ogrodzie Zmysłów. Swe podwoje niemal codziennie otwiera także wystawa stała w budynku dyrekcji. Jubileuszowy rok 70-lecia Babiogórskiego Parku Narodowego stawia przed nami, zarówno pracownikami parku, jak i mieszkańcami gmin sąsiadujących z parkiem, a tworzących tak zwaną otulinę społeczną parku, niezwykle ważne zadanie. Chodzi o wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Takie prowadzenie działań zarówno na terenie parku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu, by przyroda mogła rządzić się swoimi prawami. Naszym wspólnym celem winno być to, by ogromne bogactwo i niezwykła różnorodność Babiogórskiego Parku Narodowego mogła fascynować również kolejne pokolenia. Od z górą 100 lat przyciąga przyrodników, którzy wędrując po niej poznają tajemnice babiogórskich hal i lasów. Niezwykłe walory przyrodnicze tego masywu sprawiają, że Babiogórski Park Narodowy to jeden z najciekawszych obszarów chronionych w Polsce.